pozytywnego oświadczenia i komunikatu. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie, to ja sobie udzielę głosu. Proszę Państwa, otrzymaliśmy podziękowanie tej treści. Stowarzyszenie TAK Kraków serdecznie dziękuję dzielnicy 17 miasta Krakowa, Wzgórza Krzesławickie, na ręce przewodniczącego zarządu i rady dzielnicy Stanisława Madeja za ogromny wkład w odbudowę domów rodzinom Nowaków w ramach charytatywnej akcji TAK dla Nowaków w 2012 roku. Podpisał pan Ireneusz Raś, przewodniczący Stowarzyszenia TAK Kraków, skąd idą poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Tak to wygląda. Już za chwilę nam ścian braknie do wieszania. W każdym bądź razie, proszę Państwa, tak jak inne dzielnice nowochódzkie, daliśmy ten ogromny wkład, to bym dyskutował, bo po 4 tysiące, a domy stoją i nie kosztowały po 4 tysiące z każdej dzielnicy, czyli 16 tysięcy, bo dzielnica 15 się wyłączyła z tej wspólnej akcji i nie dali środków, no ale jakieś środki przez MOPS, te, które żeśmy przyznali, to chyba było jeszcze w poprzedniej kadencji, nie? Kiedy był ten wypadek samochodowy? Nie, nie. W każdym bądź razie, czyli to jest nasza zasługa, a nie dzielnicy poprzedniej kadencji. To by była jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że jak zamknę obrady sesji, to tutaj leżą przed Państwem opłatki i podzielimy się tymi opłatkami i jeszcze taką sprawę techniczną będę miał do omówienia odnośnie opłatka za ten rok czy przyszły, to tutaj przekażę Państwu. Jeżeli Państwo nie mają innych spraw w punkcie oświadczenia i komunikaty, a nie widzę, żeby ktoś zgłaszał, to zamykam obrady. Jeszcze terminy, przepraszam. Terminy najbliższych posiedzeń komisji i po kolei. Komisja Budownictwa, bardzo proszę. Stary pan. A, Ja się 14 i 28. Proszę Państwa, Komisja Budownictwa spotyka się 14 i 28. Komisja Praworządności. 9, 23, 18. 9 i 23. I z tym, z tego co tu podsłuchałem, do 23. Chcecie dyrektora zapowiedzieć? Czyli po prostu wszystkich Państwa zapraszamy. Sprawy komunikacyjne są newralgiczne i prawdopodobnie 23 zaprosimy dyrektora Saponia. Zresztą na poszczególnych komisjach poinformujemy, jakby się coś zmieniło. I tak do 14, żeby te wnioski. Ale prawdopodobnie się nic nie zmieni, czyli spotkanie z dyrektorem Saponiem 23. Komisja Kultury, bardzo proszę. 7 i 21. Komisja Kultury zaprasza wszystkich 7 i 21 stycznia. Komisja Ochrony Środowiska. 16 stycznia, godzina 18. Komisja Ochrony Środowiska 16 stycznia, godzina to wiadomo. Następnie Komisja Zdrowia, bardzo proszę. 10.1. Komisja Zdrowia 10 stycznia. 17.30. Komisja Mieszkaniowa 17. I Komisja Spraw Mieszkaniowych 17, tak? Tak. 17 stycznia. A na sesję zapraszam Państwa 31 stycznia. To jest ostatni czwartek miesiąca. Poseł jeszcze. Nie, poseł. Poseł jeszcze. Proszę Państwa, teraz koleżanka Kasia odczyta
jeszcze raz, żeby wszyscy te terminy sobie zakończyli. Komisja Budownictwa 14, 28, 17. Komisja Praworządności 9, 23, 18. Komisja Kultury 7 i 21 o 18. Komisja Ochrony Środowiska 16 o godzinie 18. Komisja Zdrowia 10 stycznia o 17.30. Komisja Mieszkaniowa 17 o 17.30. I sesja 31 o 17.30. Dobrze. I tym sposobem wyczerpaliśmy porządek obrad 25. sesji Rady Dzielnicy w dniu 20 grudnia. Dziękuję Państwu za przybycie.